W imieniu CWKS Resowia Rzeszów Spółka Akcyjna bardzo gorąco witamy na pomyczowej konferencji prasowej po spotkaniu Upclan Resowi z ŁKS-em Łódź w ramach 24. kolejki Fortuna pierwszej ligi. Jest z nami szkoleniowiec gości, prosimy więc o kilka słów pomyczowej opinii. Myślę, że przede wszystkim źle zagraliśmy w pierwszej połowie, bo za dużo graliśmy z pominięciem drugiej linii. Widać było, że zespół gdzieś trochę to boisko sobie za bardzo do serca wziął i wiadomo, że to były warunki trochę utrudnione, ale też nie ma co przesadzać i pokazała to druga połowa. No niestety zaczynamy grać dopiero tak jak dziś inaczej, zaczęliśmy grać dopiero tak jak powinniśmy grać po straconej bramce. Stworzyliśmy sobie dwie, trzy groźne sytuacje, na pewno w tej drugiej połowie graliśmy dużo lepiej, ale akurat ta druga połowa paradoksalnie była w naszym wykonaniu lepsza, a straciliśmy mniej bramkę, także na pewno pewne rzeczy musimy poprawić, musimy być przede wszystkim zdecydowanie bardziej agresywni, bo to jest największy problem w tym momencie tej drużyny, że ta agresja musi być w takim pozytywnym znaczeniu dużo, dużo większa i wracamy bez punktów. Myślę, że z przebiegu gry na pewno remis byłby sprawiedliwszym rozstrzygnięciem, ale to nie ma znaczenia w piłce. Panie trenerze, napłynęły pytania od redakcji ŁKS Fans. W całym spotkaniu piłkarze ŁKS-u nie potrafili oddać choćby jednego celnego strzału. Tak jak powiedziałem, no akurat oddaliśmy, bo pamiętam strzał Przemka Sajdaka, który bramkarz obronił. Było spojenie słupka z poprzeczką, ale to jest akurat strzał niecelny i się z tym zgadzam. Także przede wszystkim najwięcej pretensji można mieć tutaj do nas, do zespołu, za pierwszą połowę, którą nie wykorzystaliśmy warunków, ścigaliśmy z wiatrem i tutaj był problem. Kolejne z pytań. Jakub Tosik zagrał drugą połowę jako prawy obrońca. Czy ten wariant był ćwiczony na treningach? Jakub Tosik w przeszłości grał mecze na prawej obronie. Tomek Nawodka miał żółtą kartkę, miał też Adam Marciniak. Nie chcieliśmy z dwóch obrońców, żeby ktoś grali z kartkami. To jest zawodnik doświadczony i to nie jest dla niego nowa pozycja. Ostatnie z pytań. Mecz z Arką już w piątek. Jak drużyna będzie przygotowywać się do tego meczu? To tak jak do każdego oczywiście. Każdy mikrocykl jest inny. To jest mikrocykl 3, bo gramy już w piątek i zaczynamy treningi. Codziennie będziemy trenować, także tutaj nie ma w tym we wtorek dwa treningi. Najważniejsze to teraz skupić się na tym meczu. Tutaj już czasu nie cofniemy. Panie trenerze, bardzo gorąco dziękujemy. Życzymy powodzenia w kolejnych spotkaniach. Dziękuję bardzo. W drugiej części konferencji prasowej bardzo gorąco i serdecznie witamy trenera Upclan Resowi. Panie trenerze, prosimy o podsumowanie do dzisiejszych wydarzeń boiskowych. Takiego meczu oczekiwałem od mojej drużyny dzisiaj. Z pełnym zaangażowaniem od pierwszej minuty. Myślę, że mieliśmy inicjatywę, mieliśmy też taką i optyczną przewagę, ale też sporo sytuacji w pierwszej połowie, stałe fragmenty, były sytuacje podbramkowe, także nie możemy powiedzieć, że coś tu dzisiaj było przypadkowo. Pewnie ta druga połowa też no, z taką od początku, z taką dobrą determinacją. Bramka to już jest to, co nas bardzo interesowało od początku, bo były te sytuacje, nie mogliśmy tego zamienić na bramkę, ale zespół pracował ciężko dzisiaj na to, ale też próbował stwarzać sytuację. Dlatego bardzo dobra postawa opaków, pełne zaangażowanie, to było to, o co nam dzisiaj chodziło. Nagrodą są trzy punkty, bardzo ważne, istotne, które w tej walce o utrzymanie no, są mega cenne. Wygląda na to, że mamy jakąś receptę na ekipy z topu pierwszej ligi. Nie podchodzę tak do tego. Każdy zespół ma swoją wartość, ma swoje atuty i też musimy się do tego dostosowywać. No na razie, tak jak już to powiedziałem na którejś konferencji, że te wszystkie zespoły niestety są przed nami. Nie? I to zawsze, kto by nie przyjechał, to możemy powiedzieć, że jest z topu. Trener Upclan Resowi, bardzo gorąco dziękujemy za udział w konferencji prasowej. Dziękuję.